Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 84. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 53. Mówi głupi w swoim sercu, nie ma Boga. Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają ci, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Boga? Tam zadrżeli ze strachu, gdzie strachu nie było. Albowiem Bóg rozproszył kości tych, co cię oblegli. Okryli się wstydem, bo Bóg ich odrzucił. Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Bóg odmieni los swego narodu, Jakub się rozraduje. Izrael się ucieszy. Rozdziały od 13 do 16 Księgi Sędziów opowiadają historię Samsona, Jednego z najbardziej znanych sędziów Izraela, słynącego ze swojej nadludzkiej siły, ale także z problemów wynikających z jego osobistych słabości. Gdy znów zaczęli Izraelici czynić to, co złe w oczach Pana, wydał ich Pan w ręce Filistynów na czterdzieści lat. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła Anioł Pański ukazał się owej kobiecie mówiąc jej Oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś Ale poczniesz i porodzisz syna Lecz odtąd strzeż się Nie pij wina ani sycery i nie jedz nic nieczystego Oto poczniesz i porodzisz syna A brzytwa nie dotknie jego głowy Gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia on to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego. Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: Oto poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd nie pij wina, ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego. Bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Wówczas modlił się Manoach do Pana, mówiąc: Proszę cię, panie, niech Mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie raz jeszcze do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z chłopcem, który się narodzi. A Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Anioł pański przyszedł jeszcze raz do tej kobiety, kiedy siedziała na polu. Męża jej, Manoacha, nie było przy niej. Pobiegła więc kobieta skwapliwie do swego męża z wiadomością. Oto ukazał mi się ten mąż, który owego dnia przybył do mnie. Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: Czy to ty jesteś owym mężem, który rozmawiał z moją żoną? Odpowiedział: Ja. Rzekł więc Manoach. A gdy się spełni Twoje słowo, jakie zasady i jakie obyczaje winien mieć chłopiec? Rzekł Anioł Pański do Manoacha: Niech się Twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli. Niech nie pije wina ani sycery, ani też niech nie spożywa nic nieczystego, lecz niech zachowuje to, co jej poleciłem. Rzekł jeszcze Manoach do Anioła Pańskiego. Pozwól, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko. Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł Pański. Jednakże Anioł Pański rzekł do Manoacha: Nawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować palenie, złóż je dla pana. Wówczas rzekł Manoach do Anioła Pańskiego: Jakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje. Mogli cię uczcić? Odpowiedział mu Anioł: Dlaczego pytasz się o moje imię? Jest ono cudowne. Następnie Manoach przyniósł koźle oraz ofiarę pokarmową i na skalę ofiarował je panu, który działa cuda. A Manoach i jego żona patrzyli. Gdy płomień unosił się z ołtarza ku niebu, Anioł pański wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pański Manoachowi i jego żonie. Wówczas poznał Manoach, że to był Anioł Pański. Potem rzekł Manoach do żony: Z całą pewnością pomrzemy, albowiem ujrzeliśmy Boga. Żona mu odpowiedziała: Gdyby Pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie przyjąłby z rąk naszych całopalenia i ofiary pokarmowej, ani też nie okazałby nam tego wszystkiego. Ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Urodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a pan mu błogosławił. Duch pana zaś począł na niego oddziaływać w obozie dana między Sorea a Eshtaol. Samson udał się do Timny i ujrzał tam kobietę wywodzącą się z córek filistynów. Wróciwszy, tak oznajmił swemu ojcu i matce. W nie ujrzałem wśród córek filistynów pewną kobietę. Weźcie mi ją teraz za żonę. Rzekli mu jego ojciec i matka. Czyż nie ma kobiety pomiędzy córkami twoich braci i w całym twoim narodzie, że poszedłeś szukać żony wśród nieobrzezanych filistynów? Samson odpowiedział swemu ojcu. Weźcie dla mnie tę, gdyż spodobała się moim oczom. Rodzice Jego nie wiedzieli, że to pochodziło od Pana, który szukał powodu do sporu z filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami. Udał się więc samson wraz z ojcem swoim i matką do Timny. A gdy się zbliżał do winnic Timny, oto młody lew rycząc, stanął naprzeciw niego. Wówczas opanował go duch Pana, także lwa rozdarł, jak się koźle rozdziera, chociaż nie miał nic w ręku. Jednak nie zdradził się wobec swego ojca i matki z tym, co uczynił. Kiedy przyszedł na miejsce, rozmawiał z ową kobietą i spodobała mu się. Gdy po jakimś czasie Samson wracał, by wziąć ją za żonę, zboczył, by obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół i miód znalazły się w padlinie. Wziął go więc do ręki i jadł, a gdy przyszedł do swego ojca i matki, dał im także, aby jedli. Nie mówiąc im jednak, że miód zebrał spadliny lwa. Następnie jego ojciec poszedł do owej kobiety i wyprawiono Samsonowi wesele, które trwało siedem dni, bo tak było we zwyczaju wśród młodzieńców. Ponieważ jednak obawiano się go, wybrano trzydziestu towarzyszy, żeby przy nim byli. Samson zwrócił się do nich w słowach: Pozwólcie, że wam przedłożę zagadkę. Jeżeli ją rozwiążecie w przeciągu siedmiu dni wesela, dam wam trzydzieści tunik lnianych oraz trzydzieści szat ozdobnych. Jeżeli jednak nie będziecie mogli rozwiązać zagadki, wówczas wy mi dacie trzydzieści tunik lnianych i trzydzieści szat ozdobnych. Odpowiedzieli mu: Przedstaw swoją zagadkę, a posłuchamy jej. Rzekł więc: Z tego, który pożera, wyszło to, co jest spożywane. A z mocnego wyszła słodycz. I przez trzy dni nie mogli rozwiązać zagadki. Czwartego dnia zwrócili się do żony Samsona: namów swego męża, aby nam podał rozwiązanie zagadki. W przeciwnym bowiem razie zniszczymy ogniem ciebie i dom twego ojca. Czy na to zaprosiliście nas tutaj, aby nas ogołocić z naszego mienia? Wówczas płakała żona Samsona przed nim i mówiła: Zaprawdę. Nienawidzisz mnie i nie masz dla mnie miłości. Oto synom mego narodu zadałeś zagadkę, której nie rozwiązałeś wobec mnie. Rzekł do niej: Nawet wobec mojego ojca i wobec mojej matki nie rozwiązałem jej, a wobec ciebie mam ją rozwiązać. I płakała przed nim przez owe siedem dni, kiedy mieli wesele. Dnia siódmego podał jej rozwiązanie, gdyż mu się naprzykrzała. Ona zaś podała rozwiązanie zagadki synom swego narodu. Siódmego dnia przed zachodem słońca rzekli do niego mężowie miasta: cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew? Odpowiedział im: Gdybyście nie orali moją jałowicą, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Opanował go wówczas duch pana i przyszedłszy do Aszkelonu, zabił trzydziestu mężów. A ściągnąwszy z nich łup, dał szaty ozdobne tym, którzy rozwiązali zagadkę. Potem uniesiony strasznym gniewem, wrócił do domu swego ojca. Żona zaś Samsona dostała się towarzyszowi, który był przy nim. Po kilku dniach w czasie żni w pszenicy, Samson odwiedził swoją żonę. Przyniósł jej koźle i oświadczył: Chcę wejść do mojej żony, do jej pokoju. Ojciec jej jednak zabronił mu wejścia. I powiedział mu jej ojciec. Pomyślałem sobie, że się znienawidził i dlatego dałem ją twojemu towarzyszowi. Ale czyż młodsza jej siostra nie jest piękniejsza niż ona? Weź sobie ją zamiast tamtej. Odpowiedział mu Samson: W takim razie nie będę już miał żadnej winy wobec Filistynów, gdy im uczynię co złego. Samson odszedł. Schwytał trzysta lisów, a wziąwszy pochodnie, przywiązał ogon do ogona, po środku zaś pomiędzy dwoma ogonami poprzyczepiał po jednej pochodni. Następnie podpalił pochodnie, a rozpuściwszy lisy między zboża filistyńskie, spalił sterty i zboża na pniu oraz winnice wraz z oliwkami. Rzekli więc Filistyni, kto to uczynił? Odpowiedziano: Samson, zięć timnity ponieważ ten odebrał mu żonę i dał ją jego towarzyszowi poszli wówczas filistyni i spalili w ogniu ją i jej ojca samson dał im taką odpowiedź ponieważ w ten sposób postąpiliście dlatego nie spocznę dopóki się na was nie zemszczę i zadał im wielką klęskę bijąc od bioder aż do goleni potem udał się do groty skalnej w etam i tam przebywał Wybrali się następnie Filistyni, aby rozbić obóz w Judzie, najazdy zaś swoje rozciągnęli aż do lechi. Rzekli w ten czas do nich mieszkańcy Judy, dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? Przyszliśmy pojmać Samsona, odpowiedzieli, aby mu odpłacić za to, co nam uczynił. Trzy tysiące mieszkańców Judy udało się wówczas do Samsona na szczyt góry skalistej w Etam ze słowami. Czy nie wiesz, że filistyni zawładnęli nami? Cóżeś nam uczynił? Odpowiedział im: Uczyniłem im to samo, co oni mnie uczynili. Przyszliśmy cię związać, rzekli do niego, i oddać w ręce filistynów. Odparł na to Samson: Przyrzeknijcie mi, że sami nie targniecie się na mnie. Nie, odrzekli. Zwiążemy cię tylko i oddamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc dwoma nowymi powrozami i sprowadzili ze skały. Gdy tak znalazł się w Lechi, filistyni z okrzykami triumfu wyszli naprzeciw niego, ale jego opanował duch Pana i powrozy, którymi był związany w ramionach, stały się tak słabe jak lniane włókna spalone ogniem, a więzy poczęły pękać na jego rękach. Znalazłszy więc szczękę oślą jeszcze świeżą, Wyciągnął po nią rękę, chwycił i zabił nią tysiąc mężów. Rzekł wówczas Samson: Szczęką oślą ich rozgromiłem, szczęką oślą zabiłem ich tysiąc. Gdy przestał mówić, odrzucił szczękę i nazwał to miejsce Ramat Lehi. Następnie odczuł wielkie pragnienie i zwrócił się do Pana, modląc się: To Ty dokonałeś wielkiego ocalenia ręką swego sługi. A oto teraz albo przyjdzie mi umrzeć z pragnienia, albo wpaść w ręce nieobrzezanych. W ten czas Bóg rozwarł szczelinę, która jest w Lechi, także wyszła z niej woda. Samson napił się jej i wróciły mu siły i ożył. Oto dlaczego nazwano to źródło En Hakkore. Istnieje ono w Lechi do dnia dzisiejszego. I przez dwadzieścia lat sprawował sądy nad Izraelem za czasów Filistynów. Następnie udał się Samson do Gazy, gdzie ujrzawszy nierządnicę, poszedł do niej. Powiadomiono o tym mieszkańców Gazy. Samson tu przyszedł. Otoczyli go więc i czekali na niego całą noc przy bramie miejskiej. Przez całą tę noc zachowywali się cicho, mówiąc: zabijemy go, gdy zacznie dnieć. Samson spał aż do północy, a kiedy wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami, i wyrwał je z zaworą. Następnie włożył na swe barki i zaniósł na szczyt góry znajdującej się naprzeciw Hebronu. Później zakochał się w pewnej kobiecie imieniem Dalila, która mieszkała w dolinie Sorek. Przyszli do niej władcy filistyńscy i powiedzieli – oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła oraz jak moglibyśmy go pokonać, a następnie związać i obezwładnić. Każdy z nas da ci za to tysiąc srebrników. Rzekła więc Dalila do Samsona. Powiedz mi, proszę cię, gdzie tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać i obezwładnić? Samson dał jej taką odpowiedź. Gdyby mnie związano siedmioma surowymi linami jeszcze niewyschłymi, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Wtedy przynieśli jej władcy filistyńscy siedem surowych lin, jeszcze nie i związała go nimi. Oni tymczasem uczynili na niego zasadzkę w pokoju, a ona krzyknęła: Filistyni, nad tobą, Samsonie! On jednak pozrywał liny, tak jak rwie się nitka zgrzebna nadpalona przez ogień. Nie poznano więc, w czym tkwi jego siła. Po jakimś czasie rzekła Dalila do Samsona. Oszukałeś mnie, skłamałeś przede mną. Teraz powiedz mi, proszę, czym by cię można związać? Odpowiedział jej, gdyby mnie mocno związano nowymi powrozami, takimi, jakich jeszcze nie używano, wówczas osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Wzięła więc Dalila świeże powrozy, jeszcze nieużywane, a gdy go nimi związała, rzekła do niego, Filistyni nad tobą, Samsonie, a uczynili na niego zasadzkę w pokoju. Ale on pozrywał je na swoich barkach jak nici. Wówczas rzekła Dalila do Samsona: Aż dotąd oszukiwałeś mnie i kłamałeś przede mną. Powiedz mi wreszcie, czym cię można związać. Odpowiedział jej: Gdybyś przewiązała siedem splotów mojej głowy motkiem nici, a opleciony w niekołek wbiła w ziemię, osłabnę i stanę się zwykłym człowiekiem. Uśpiła go więc. Następnie przewiązała siedem splotów włosów motkiem nici, przymocowała kołek i zawołała do niego: Filistyni nad tobą, Samsonie. Ale on ocknąwszy się ze snu, wyrwał kołek, czółenko tkackie i motek nici. Po jakimś czasie rzekła znów do niego: Jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mną złączone? Oszukałeś mnie już trzy razy, nie wyjaśniwszy mi, w czym tkwi twoja wielka siła. I gdy mu się tak każdego dnia naprzykrzała, że go przyprawiała o strapienie, a nawet o śmiertelne wyczerpanie, wówczas otworzył przed nią całe swoje serce i wyznał jej: Głowy mojej nie dotknęła nigdy brzytwa, albowiem od łona matki jestem Bożym Nazirejczykiem. Gdyby mnie ogolono, siła moja odejdzie. Osłabne i stanę się zwykłym człowiekiem. Dalila, zrozumiawszy, że jej otworzył całe swe serce, posłała po władców filistyńskich z wiadomością: Przyjdźcie jeszcze raz, gdyż otworzył mi całe swoje serce. Przyszli więc do niej władcy filistyńscy, niosąc srebro w rękach. Tymczasem uśpiła go na kolanach i przywołała jednego z mężczyzn, aby mu ogolił siedem splotów na głowie. Wtedy zaczęła go obezwładniać, a jego siła opuściła go. Zawołała więc Filistyni nad tobą, Samsonie. On zaś ocknąwszy się, rzekł, Wyjdę jak poprzednio i wybawię się. Nie wiedział jednak, że Pan Go opuścił. Wówczas filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno. Tymczasem włosy, niegdyś zgolone, poczęły mu odrastać na głowie. Władcy zaś filistyńscy zebrali się, aby na cześć swego Boga Dagona złożyć wielkie ofiary. Oddawali się radości i mówili: Oto Bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego. Widział to lud i sławił swego Boga wołając: Oto Bóg nasz wydał w nasze ręce Samsona, wroga naszego. Tego, który pustoszył nasz kraj i wielu spośród nas pozabijał. Gdy serca ich były pełne radości, powiedzieli Przywołajcie Samsona, niech nas zabawia. Przyprowadzono więc Samsona z więzienia i zabawiał ich. Postawiono go potem między dwiema kolumnami. I rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę. Prowadź mnie i pozwól mi dotknąć kolumn, na których stoi dom, abym się o nie oparł. W domu tym było pełno mężczyzn i kobiet. Byli tam wszyscy władcy filistyńscy, a na dachu około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet, którzy się przypatrywali Samsonowi, gdy ich zabawiał. Wtedy wezwał Samson pana, mówiąc: Panie Boże, proszę cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz. Boże, niech pomszczę raz jeden na Filistynach moje oczy. Ujął więc Samson obie kolumny, na których stał cały dom. Oparł się o nie, o jedną prawą ręką, a o drugą lewą ręką. Następnie rzekł Samson: Niech zginę wraz z Filistynami. Gdy się zatem oparł o nie mocno, dom runął na władców i na cały lud, który w nim był zebrany. Tych, których wówczas zabił, sam ginąc, było więcej aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia. Bracia jego i cały ród jego ojca przybyli, aby go zabrać. Wróciwszy, pochowali go między Sorea i Esztaol w grobie Manoacha, jego ojca. Przez lat dwadzieścia Samson sprawował sądy nad Izraelem. Przed nami ostatnia odsłona mowy pożegnalnej Jezusa w jerozolimskim Wieczerniku. Ewangelia według św. Jana, rozdział 17. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył, i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. Oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś. A oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do ciebie, i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i że ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, Świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem. I oni poznali, żeś ty mnie posłał. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrok. Do usłyszenia.